Siemka wam, wędkarze. Dzisiaj się wybraliśmy na razie tylko z Marcinem. Może ktoś dojedzie, ale wybraliśmy siebie na karpie i przetestować tą łódeczkę. Pierwszy raz ją sprawdzimy już na wędkach i na wodzie. Teraz zaczniemy od tego, na co będziemy łowić. Zanętę mamy przygotowaną tak. Zobaczcie, co tutaj jest. Główny składnik to jest rzepik, zanęta na karpia, konopie gotowane i grog gotowany. Przygotowaliśmy takie kuleczki, które będziemy wkładać do łódki, do tej komory, razem z zestawami i będziemy wywozić. A oprócz tego na hak mamy kukurydzę, białe robaczki, gnojeczki, pęczak i pszenicę i wszystko. Można powiedzieć, że więcej nie mamy. Mieliśmy wziąć te moje najlepsze robione kulki, te najlepsze na świecie. Ponoć idą na to jak... nie będę opowiadał, ale zapomnieliśmy. Szkoda. Ale następnym razem będziecie widzieć te kulki na majówce. Dużo nie będziemy sypać, bo wszak mamy jeszcze zimę i tak rybki głodne nie będą. Już ryby pokazuję. Już ryby tu są. Które miejsce ci płynąć? No ta jest ta z lewej wędka, wiesz? Dawaj tam na lewo. Ale włącz mu turbo, nie? Ile tam mamy głębokości? Ile tam pokazuje? Półtorej. Półtorej metra? Gdzie są te ryby, kurde? Miały już być. Pochowały się. Zaznacz GPS, no. Jako trójeczka. Fajnie żyłkę napina, ci powiem. Jest. Dobra. Otwórz komory. Poszło. Tak. Ja, idzie. Idealnie. Na tym łowiszku musimy uważać na nagle atakujące strusie. A patrzy na nas i sobie myśli, kurde, ciekawe, jaką mają dobrą zanętę. Kto ci pozwoli wyciągnąć rybę, Marcin? Przede mną nie możesz wyciągać. Była cicha umowa, najpierw ja łowię. Siedzi ja. Pięknie. Po to tu do Dominiku przyjechaliśmy, żeby wyciągać rybki. Ty się jest zabawny. Ja mam wyciągać rybki. Ja. Moja łódka. Ja mam wyciągać rybki. Duży? Tak, na zarobieniu. Po malutku go ciągnie, wiem, że już jest popątane wszystko, ale to jest nieważne. Ważne, że jest rybka. Wędkę byśmy wyciągnąć. Patrzcie na to, co mamy za karpia. Normalnie czerwoniutki. Ha, 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 ale ryba, ale ryba. No fucking way, patrz na to, nie? Co za karp. Ale piękny. No, twój. Mój się też chcił. Na dwa haczyki się zapomniał. Ja cię kręcę. No, prezentuj zdobycz. No, jeszcze takiego karpika nie mieliśmy okazji złowić. Ha! Ale piękna ładny. Piękna buźka. Kurczę, tak, tak. Ten to jest karp. Co prawda za wielki nie jest, ale jest super. On to jest taki fotogeniczny, wiesz. Tak. Normalnie pasuje mu to. Karpik, kurde, smakowała ci moja zanęta, nie? Tak, smakowała, Dominik, robi najlepsze zanęty na świecie i takie tanie, a takie dobre. Ja cię kręcę, wracasz na wolność, karpiczku, piękny. Naciś tam tą trójkę, nie? I on se sam popłynie tam, gdzie było karmione. Wywozimy, bo nam troszkę poplątał ten czerwony gad. Ale ta przyjemność z tego łowienia to wszystko naprawia. Teraz jest sama ustawiona łódka, ona sobie idzie do celu tam, gdzie był zaznaczony GPS. Śmiga se dopłynie i wypuści. Wyciąg tego cygareta, jak już ściągniesz karpia, bo to źle wygląda na filmie. Co jest z tymi wędkarzami, że wszyscy mnie punktują w tym roku? Ale coś, coś małego. Małego coś? Może płotka? Albo karaś. Wygląda na to, że karaś, wiesz? Ty, mały karpik. Taki szkrabek.
Dzieciak. Taki maluszek, no, gdzie ci się tak na taki haczyk pchało, kolego? Taki mały jesteś. A jaki głodny. A jaki wariat, ping-pong do góry skakał. Jak 10-kilowy. Zacięcie było, ale... Pudło. Pudłował. A wiesz, że niewykorzystane sytuacje się mszczą. Tak, teraz będzie większy. Teraz ja będę ciągnął ryby. Coś małego, bo widzisz, nawet nie ściągnęło wziarka. Trusek się zaczął walić. Co zaś ty szukasz? To zaś się tylko jedną w głowie, tylko browary. Leżą i nie chcą podejść, pierone jedne. Odpoczywają. Idziemy, idziemy, bo Mirek ma rybkę. Co to masz za olbrzyma? Ej. Malutki się trafił. Taki widzisz, maluszek. Taki... No, ale szarpnął jakby. To ja mam duży. Większego zamówionego pstrąga do zjedzenia niż ty rybę zapałeś. Aha, no dobra, no. Bo to jest jedyna okazja, że sobie rybę zobaczę, jak to ją kupię. Ale dobrze jest, wiesz? No. Pierwsza ryba w tym roku, także... Fajnie, fajnie. Coś się dzieje. Ot taki paradoks. Rybki my wypuszczamy, a teraz zmówiłem rybkę na obiad. Jest niedziela i to nie znaczy, że my nie możemy normalnego obiadku zjeść. Smacznego. A coś co ty zamówiłeś? Takiego big hamburgera, a? Big z małym kotletem. Mały kotlet, wielki i bułka. Coś ci tykło. Uważaj na wędkę. Powiedz se hopie, bo z pełnym żołądkiem lepiej się karpie ciągnie. Ogólnie powiem tak, że wiatr wam się zrobił, dość taki duży. Ale Marcin powiedział, że na fali to leży fali. Ja mu odpowiedziałem, że chyba konia. Na tym skończę. Ale zaczęło mi coś tu dziubać. I czekamy teraz, aż uderzy do kija. Pokaż tego olbrzyma. Szału nie ma. To chyba ja. Nie? Pokaż się malutki, ty taki, a krzyku robisz, a krzyczysz tu bardzo. Miam, miam. Taki malutki karp. Szkoda, że takie małe, no, co ci mam powiedzieć. Mogłyby być takie 10-kilowe. Ogólnie mówiąc, łódka się sprawdziła. Jeżeli chodzi o samą wywózkę, o powroty, o te wszystkie tam GPS-y, to działa tak jak powinno. Jedyne zastrzeżenie można by było mieć do samego GPS-a, tak plus minus 2 metry jest ta tolerancja błędu. Ale tak to sprawdziła nam się dobrze. Pierwszy raz mieliśmy ją dzisiaj nad wodą. Marcin już ucieszony, bo karpi nałapał. Swojego pierwszego raz w życiu karpia zapał koi czerwonego. I to już jest jego ostatni karp, który złapał. Ja już się o to postaram. Jak będę widział, że coś ciągnie, zaraz żyłkę przepalamy papierosem. Nie ma, że tylko on będzie łowił ryby, a nie ja. Sąsiadom też się udało złapać rybkę w końcu. Ty szarpie karpiem jak wściekły.
Żyłki zobaczcie, nie? 40, nie ma szans, za ten karp uciec. Kołowrotki fajne. A karpik 15 cm. Są emocje. Pierwszy karp na wiosnę, jeszcze nie wiosnę, bo zima. Ten podbierak to masz na co, to ja, Marcin? Czekam. 15 cm karp, no to tam przez te oczko przejdzie. Idzie. Szarpie maluszek. Na co, niech się zmęczy. Och, niegodę mu takich rzeczy, on tego nie wie. Bez podpowiedzi, proszę. No to urwie jeszcze, żyć mu, przynieść papierosa, odpalimy żyłkę, coś tam. Ojciec ten, co tu był, to się też tak, niech się zmęczy, 45 minut ciągnął suma. W końcu się tak zmęczył, że hak zerwał. Szarpie, szarpie. Ale już jest przy brzegu. Teraz będzie ważenie, bo on będzie ładny. Macie wagę? Taką, wiesz, no dobra, taka niż wcale. To już ładnie, ładnie. Tylko wyciąg go. Pokaż się, maluszku. O, jest. Jest karpiczek. Pięknie. Taka ryba, chłopaki. Taka ryba. Pięknie. Normalnie mistrzostwo. Dzisiaj żeście pokazali najlepszą klasę, jaką mogło być. I to jeszcze sadza. Popatrzmy na niego. No, powiem ci szczerze, karpiczku, że jesteś ładny. Ja nie muszę nawet takich łowić. Ważne, że je oglądam. Kurde, ładny, ładny. Jeszcze raz. Zrobimy mu parę fotek. Jeszcze jedno ujęcie. Kurde, chłopie, ty jesteś taki ładny. Gratulacje, Mateusz. Jestem paćkany. Pianka spadła, ale tutaj zakładam jeszcze piankę, żeby podbić to. No tutaj o 2-3 cm, no tutaj jest troszkę większa ta warstwa mułu, także można to nawet jeszcze dalej założyć tą śrucinę, jeszcze wyżej, wtedy zostanie uniesiony ten zestaw. A gdzie masz tą piankę? Piankę. Dobra, no łówcie dalej, my już musimy uciekać. Panowie, życzymy wam powodzenia. Widzimy się znowu nad wodą. No takim fajnym akcentem kończymy dzisiaj wędkowanie. Jak widzieliście, karpie nam dopisały. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Zobaczymy się następnym razem nad następną wodą. A teraz jeszcze przez chwilkę popatrzmy na te zwierzątka. Lamka, pani lama, chodź tu. Pani lama, chodź tu, zwierzątko.